Państwo zauważyli, tak niezauważalnie przyszedłem w to miejsce. W tym miejscu bowiem wykonam coś zupełnie innego. Wprowadzę tutaj takiej więcej muzyki poważnej. W tej chwili chciałbym Państwu bowiem wykonać utwór zatytułowany Kantata C-dur, zagrana na kiełbasach. Mam tu w specjalnym puzderku odpowiednio przygotowane kiełbasy, które zaraz Państwu pokażę, ale to, co jest najważniejsze, kupiłem dzisiaj rano w sklepie muzycznym, znaczy mięsnym, to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to oryginalny XVI-wieczny kiełbasofon. Oryginalny niemiecki bratwurst. On jest dlatego XVI-wieczny, bo Państwo się mogą zastanawiać, że on jest z XVI wieku. To w ramach pogadanek. Tak. Drodzy Państwo, zacznijmy może od dźwięku D. Dźwięk D w tym kiełbasofonie jest to zazwyczaj, jest to kiełbasa jałowcowa. Znaczy, ja bardzo przepraszam, bo dziś z powodów technicznych w roli jałowcowej wystąpi podwawelska. Ja widzę te Państwa szydercze uśmiechy koneserów, prawda, którzy od razu poznają kiełbasę podwawelską. Ja wiem nawet po czym. Otóż kiełbasa podwawelska ma charakterystyczny, blado-żółty kolor, który świadczy o tym, że konserwowana jest siarką. Poza tym odpowiednio chwycona w takim odpowiednim punkcie ciężkości układa się w łuk jamny, przez który może wychynąć smok. Kiełbasa podwawelska, dźwięk D. Szanowni Państwo, mnie tak naszła taka refleksja, bo dziś, gdy kupowałem tę kiełbasę podwawelską, zastanawiałem się nad tym, skąd się biorą te nazwy kiełbas właściwie. Tak sobie pomyślałem, jaka jest najdłuższa kiełbasa w Polsce? No, podwawelska, właśnie. A jaka jest najgrubsza kiełbasa w Polsce? Krakowska, właśnie. Słuchajcie, co wy macie z tą megalomanią tutaj, co? No bo prosta rzecz. Jeśli weźmiemy taką średnią statystyczną, prawda, takiego przeciętnego Polaka, czyli kiełbasę zwyczajną, widać różnicę i to wasze małopolskie rozpasanie, prawda? A na przykład spracowany, skromny, śląski ród i kiełbasa śląska robi swoje, a nie wywyższa się, prawda? Na koniec inny rodzaj kiełbasy. Mnie też zastanawiało, skąd ta nazwa się wzięła, ale zanim Państwu ją przedstawię, tę moją kiełbasę, Państwo pozwolą, kiełbasa Państwo i tak dalej. Krótka opowieść. Otóż kiedyś oczami wyobraźni zobaczyłem sobie las. Las się kończy, nagle urywa, jest łąka. Na łące rosną konkole, tulipany, kaczeńce, chabry, magnolie i różne takie kwiatki, one falują wszystkie irysy, jak to na łące. Na tę łąkę z lasu wychodzi taka sarenka. One sobie tak stają, mówią, jaki piękny jest ten świat. I z daleka widzi punkcik. Punkcik, mały czarny punkcik. I tak patrzy, muszka do mnie leci. I ta muszka tak leci do tej sarenki, a sarenka mówi, zaraz cmoknę ją w pyszczek. I tak ta muszka leci, ale bach! Wali sarenkę w głowę, sarenka pada z rozbitą czaszką, z lasu wychodzi Rambo w panterce 4XL, prawda? I takim wielkim kozikiem tę sarenkę tam sobie ją ogląda, rozkłada, chce zobaczyć, co jest w środku. I ja pomyślałem sobie, co tych ludzi skłania do tego, żeby takie małe, biedne sarenki tak traktować. I patrzę, w sklepie normalnie kiełbasa myśliwska. Mała, taka zakompleksiona, prawda? Nie wiem, może to jakoś tłumaczy. Drodzy Państwo, do dziś, ja Państwa trochę okłamałem, bo do dziś byłem pewny, że to kiełbasa podwawelska jest najdłuższa w Polsce, ale wchodzę dzisiaj do sklepu i co widzę? Grunwaldzka! Myślę sobie, kiełbasy ci u mnie dostatek, ale i tę wezmę na znak zwycięstwa. Poprosiłem dwie nagi, ale mi się jedna złamała.
Dźwięk C. Ona jest niestety o pół tonu za długa. Drodzy Państwo, teraz posługując się tymi pałeczkami, starannie wyważonymi tłuszczem wieprzowym z egzotycznej afrykańskiej świni, zagram kantatę C-dur Doremiego, takiego włoskiego kompozytora, Doremiego Fasola, coś tam. Ale jeszcze jedna rzecz, bo my się dzisiaj bardzo z akustykami namęczyliśmy, żeby mnie było dobrze słychać. I to było tak sobie, to naprawdę są świetni ludzie, świetni fachowcy. Robili wszystko, brawa dla akustyków. Drodzy Państwo, ja mam taki specjalny, ja wiedziałem kiedyś w studiu nagraniowym, w telewizji, że nie mają takich wzmacniaczy przed mikrofonami, ja taki mam specjalny do kiełbasy. Od grilla. Proszę o dymy. Drodzy Państwo, teraz proszę się wyciszyć absolutnie, bo są to bardzo subtelne dźwięki. Cisza. Proszę się pochylić lekko w moją stronę. Jeszcze. Wiedzą Państwo, to jest zastanawiające. 40-letni facet, niezbyt poważnie wyglądający, wmawia dużej publiczności inteligentnej krakowskiej, że zagra na kiełbasach, a oni mu wierzą, prawda? To można każdą autostradę wymówić w ten sposób, prawda? No ale nie, skoro Państwo są tak mili, to ja jednak spróbuję. Oto thriller, czyli dramat. Gra w nim kiełbas cała gama. Wszystko skończy tu się źle. Proszę, myśliwska mi nie stroi dzisiaj. Na dźwięku C trzeba zacząć od początku. Leżały kiełbasy w rządku, lecz nie wydzielajcie śliny, to nie sklep mięso wędliny. Leżały one na stole u gościa, co był psycholem, a że Żyd był oraz mason, krzywdził on ludzi kiełbasą. Może to i nie wynika, lecz gdzie u świra logika? Postrach kiełbasami szerzył wśród dorosłych i młodzieży. Raz wracała piękna Anna przez park nocą całkiem sama. I tak gdzieś w połowie trasy poczuła zapach kiełbasy. Mimo niewygodnej kiecki rzuciła się do ucieczki, a że biegła niezbyt prędko, złapał ją w myśliwskiej pędko. Zobaczyła wielkie cielsko uzbrojone w podwawelską, więc zaczęła głośno krzyczeć, no i się pojawił rycerz. I rzekł rycerz: piękna chwila, znalazłem świętego grilla. Zapłakała Anna cicho, bo to był kolejny psychol. Teraz morał. Nie krzycz w parku w tarapatach, przyjdzie inny psychopata. Niech nikt nocą się nie łudzi, spotkać tam normalnych ludzi. Dziękuję. Dziękuję.